Nauczyciel Sapolskiego był żywotnie zainteresowany i jest żywotnie zainteresowany rezultatami tejże debaty, aczkolwiek nie odnosząc się do jej konstrukcji i nie odnosząc się do tego, jak ona powinna w praktyce wyglądać, mamy całą masę wątpliwości dotyczących po pierwsze zasadności tak daleko idącej ingerencji w sferę materii edukacyjnej, z jaką zapewne będziemy mieli do czynienia. To stwierdzenie zapewne jest także w jakiejś mierze ilustracją dzisiejszego stanu ducha Związku Nauczycielstwa Polskiego, bo jesteśmy, no nie powiem, że w depresji, bo to byłoby zdecydowaną przesadą, ale pod ogromnym ciśnieniem tego, co Ministerstwo Edukacji Narodowej zaraz prezentuje nam 27 czerwca, a jednocześnie mamy wątpliwości, czy ten tok prac, ten tok przygotowywania tego, z czym minister edukacji narodowej pojawi się w Toruniu, wynika z oceny stanu polskiej edukacji, z oceny kondycji zawodu nauczyciela, z potrzeb wynikających z oceny funkcjonowania systemu oświaty w Polsce w ostatnich latach, czy to jest tylko i wyłącznie potrzeba takiego ministerialnego ADHD. Zwracam uwagę na to, o czym chcemy także dzisiaj mówić z panią minister, że kiedy PiS szedł do wyborów, to pani premier mówiła, że ma teczkę pełną różnego rodzaju pomysłów i okazuje się, że edukacja w tej teczce była mizernie dosyć prezentowana, bo pojawiły się tylko dwa projekty. Pierwszy dotyczący sześciolatków, drugi dotyczący gimnazjów. Ten pierwszy został zmaterializowany, ten drugi póki co nie i ten pewien znak zapytania się pojawia, a to oznacza, że tak na dobrą sprawę to wszystko, z czym mamy do czynienia, z czym będziemy mieli do czynienia po 27 czerwca, jest autorskim projektem obecnej minister edukacji narodowej i tu mamy pewne wątpliwości dotyczące tego wszystkiego, o czym mówimy. Mamy powód czuć pewien niepokój, dlatego że jakość tego dyskursu w sensie organizacyjnym, przygotowawczym, celowość tego rodzaju przedsięwzięć pozostawia wiele do życzenia, ale jeżeli słyszę z ust pani minister, że oto Ministerstwo Edukacji Narodowej dokona wyboru najlepszego z pomysłów, to we mnie urodzi się pewien niepokój. W oparciu o jakie kryteria Minister Edukacji Narodowej będzie dokonywała tychże wyborów, w oparciu o jakie przesłanki i czym będzie kierowała się przy podejmowaniu tej decyzji, z czego wynika w ogóle tego rodzaju potrzeba, czy prowadzone były jakieś prace studyjne, prace naukowe, które mają potrzebę uzasadnić te dokonywane zmiany. Ta cała masa pytań, mam nadzieję, że dzisiaj także wybrzmi, bo ona wynika z faktu, że po raz pierwszy w ostatnich kilkunastu latach spotykamy się z tego rodzaju przedsięwzięciem, gdzie środowisko oświatowe będzie aby totalnie zaskoczone tym, z czym pani minister wystąpi, a jednocześnie w dosyć specyficznym dla środowiska nauczycielskiego terminie to się będzie odbywało. Data pierwszego dnia wakacji nie jest tutaj datą najszczęśliwszą. To podnoszą nie tylko nauczyciele, ale także samorządy terytorialne. Jesteśmy głęboko przeświadczeni, że to jest nie tylko socjotechniczny zamysł, ale także efekt tego, że tak na dobrą sprawę Ministerstwo Edukacji Narodowej pewnie do ostatnich chwil będzie pracowało nad tym, co ma nam rzeczywiście do zaprezentowania, szukając w toku tych kilkunastu debat jakiegoś koła ratunkowego dla siebie. Chyba że to, o czym mówił dr Waśko w lutowym wydaniu Gazety Wyborczej, że wszystko ma gotowe i przygotowane, to a Minister Edukacji Narodowej będzie szukała, czy szukała w tych dokumentach i w tych spotkaniach tylko statystycznego uzasadnienia do kierunku tychże zmian. Ja nie chcę odnosić się do przebiegu samych debat. W tej materii wypowiedzą się ci, którzy pewnie mają więcej do powiedzenia, ale zwrócę uwagę na rzecz następującą. Przedstawiciele związku brali udział w tych spotkaniach po to, abyśmy nie byli oskarżeni o to, że wypowiadamy się nie uczestnicząc. Ale pierwsze spotkanie, które miało miejsce 14 marca, w tym spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Miało się zastanowić nad reformą kształcenia w przedszkolach, klasach i w klasach 1-3. I okazuje się, że po trzygodzinnej dyskusji, tak na dobrą sprawę, towarzystwo, które było uczestnikami tego spotkania, rozeszło się z niczym. Były problemy dotyczące tego, kto ma w ogóle to prowadzić, kto ma być organizatorem i kto w czyim imieniu występuje. Natomiast mieliśmy także wątpliwości natury dosyć istotnej z punktu widzenia wcześniejszych wypowiedzi ministra edukacji narodowej, bo oto dwie panie, które określały się mianem społecznych koordynatorek tych debaty, pani Jolanta Dobrzyńska
Jest absolwentką geodezji i kartografii na Politechnice oraz nauczycielką, która działa w Radzie Szkół Katolickich. Jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju oraz pani Beata Kozyra, nauczycielka z prywatnej szkoły. Autorka podręczników dla WSIP-u i PWN-u. I to w sytuacji, gdy pani minister Zanna Zalewska stwierdziła, że wszelkie maści lobbyści i interesariusze będą wykluczeni z tejże debaty. Ale okazało się, że te prawie 3 godziny dyskusji zakończyło się niczym. Z nadzieją uczestniczy tego spotkania wyjeżdżając, sądzili, że spotkają się za 2-3 tygodnie. Okazało się, że to było pierwsze i ostatnie spotkanie. Więc jak tak były organizowane te debaty z tak różnorodnymi osobami, które to osoby miały bardzo zróżnicowane oczekiwania, pomysły, projekty, to mamy pewną wątpliwość, czy ta zaprezentowana w Toruniu dobra zmiana, i to proszę wziąć naprawdę w cudzysłów i to duży, będzie tą, na którą nauczyciele, szkoła, dziecko czekają. Tyle z mojej strony. Bardzo proszę. Dziękuję. Zofia Grudzińska, Obywatele dla Edukacji. ZNP jest nam wszystkim bardzo dobrze znany, więc pan prezes nie musiał przedstawiać, ja muszę celem wprowadzenia. My jesteśmy ruchem społecznym, nie stowarzyszeniem, nie fundacją. Wykorzystujemy możliwość działania nieformalnego, również to oznacza elastycznego, również to oznacza, że pracujemy konsensualnie. Czyli tak jakby właśnie urzeczywistniamy to wszystko, czego nam brak w tych dialogach bardziej formalnych, publicznych. Z jednej strony jesteśmy nowi, bo powstaliśmy w listopadzie zeszłego roku, a takim impulsem do naszego powstania był dokument Porozumienie dla Edukacji, który został wypracowany przez prowadzących, organizujących trzeci kongres edukacyjny w Katowicach w 2015 roku w sierpniu. My, zespół ludzi pracujących, mieliśmy taką wewnętrzną potrzebę, żeby dotrzymać obietnicy składanej uczestnikom debat. Tych uczestników było niewiele poniżej 2000, więc liczba równoważna z tą liczbą, którą obecnie Ministerstwo Edukacji deklaruje, że zgromadziło w grupie ekspertów dobrej zmiany. Więc Porozumienie dla Edukacji jest dostępne, jest przez cały czas nadzieją, że chcemy je realizować albo dążyć do jego realizacji, ale w międzyczasie okazało się, że tak naprawdę ważniejszą naszą misją będzie tworzenie forum, na którym będą mogły spotykać się, dyskutować, ustalać ewentualnie wspólne stanowiska albo ustalać protokoły rozbieżności organizacje obywatelskie, które zajmują się kwestiami edukacyjnymi. I po kilku miesiącach są naszymi sygnatariuszami, tu terminologia jest trochę nowa ze względu na to, że właśnie jest to ruch społeczny. Sygnatariuszami czy też afiliowani są przedstawiciele około 25 organizacji, niektóre z nich działające od wielu lat i w tym sensie, w tym wymiarze jesteśmy starzy, nie nowi, ale starzy, bogaci w doświadczenia tych wszystkich, którzy już na działalności na rzecz polskiej edukacji zęby pozjadali. Między innymi FIO, Federacja Inicjatyw Oświatowych, między innymi, no przepraszam, nie wspomnę tutaj, bo koleżance bym zabierała jej głos. I teraz tak ad rem. Pan prezes bardzo tutaj dużo powiedział o tych debatach. Nasze wątpliwości też są i nasze wątpliwości biorą się z tego, że my uważamy, że z dużą szkodą dla edukacji jest upartyjnienie dyskursu. Przytaczano w naszych różnych wypowiedziach wewnętrznych, zewnętrznych, ja niedawno prowadziłam takie debaty na uniwersytetach, które były poświęcone zagadnieniu biurokracji i tam padł bardzo ciekawy głos, że mianowicie w Danii przez 8 lat był jeden i ten sam minister edukacji, który pilotował kwestie konsolidacji systemu duńskiego. Tymczasem u nas ministrowie zmieniają się, no nie tylko za zmianą rządzącej partii, ale również i w trakcie. A cały dyskurs na temat edukacji to przypomina, ja szczerze powiem, mnie to przypomina sytuację rozwodzących się rodziców, którzy mówią bardzo głośno, że kochają swoje dziecko, ale tak naprawdę zajęci są wzajemnymi potyczkami i wykorzystują to dziecko po to, żeby
wygrywać punkty. Na tym tracą nasze dzieci, wnuki, na tym traci cały nasz kraj, bo te dzieci i wnuki nie otrzymują takich szans oświatowych, jakie powinny otrzymywać w wielu zakresach, również w zakresie patriotyzmu. I nie chcę w tym momencie obwiniać jednej tylko partii, bo powtarzam, to jest proces, który w tym kraju obserwujemy od lat i naprawdę, jeżeli chciałby Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji mieć taką najważniejszą swoją misję, to to by chyba była misja przywoływania nas wszystkich do świadomości, do porządku, żebyśmy umieli działać ponad podziałami tam, gdzie rzeczywiście dobro naszego kraju jest na pierwszym miejscu. To na razie wszystko, co mi przychodzi do głowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. Dzień dobry Państwu. Iga Kazimierczyk, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji. Jak Państwo tutaj pewnie zwróciliście uwagę na naszym banerze, pojawiło się takie hasło. Edukacja nie powstaje w próżni, dlatego kreujemy przestrzeń. Tylko jak Państwo sami doskonale wiecie, przestrzeń to jest takie zjawisko, które zakłada jakiś porządek, jakiś układ, jakąś przewidywalność. I niestety to, co od jakiegoś czasu obserwujemy w edukacji, to jest zaprzeczenie porządku i zaprzeczenie przestrzeni. To jest chaos. Bardzo nas martwi, nas jako nauczycielki i nauczycieli, to, że zmiany w edukacji, o których za chwilę będziemy dyskutować, są przedstawiane w wakacje. Kiedy nauczyciele udają się na zasłużony odpoczynek, to raz, a dwa, kiedy przygotowują się do nowego roku szkolnego. I to jest sytuacja, która, mówię w imieniu swoim jako nauczycielki również, ale też jako strona społeczna i jako przedstawicielka fundacji, jest to sytuacja dla nauczycieli straszna i nie do pozazdroszczenia, dlatego że my jadąc na wakacje powinniśmy wiedzieć, co nas będzie czekało we wrześniu. Jaka to będzie szkoła, jakie to będą cele, jakie to będą założenia, jakie to będą zmiany. Każda oczywiście opcja polityczna ma prawo reformować jak chce. Tak się dzieje, nie ma się co kopać z koniem, tak było i tak jest. Ale chcielibyśmy we wrześniu wiedzieć, do jakiej szkoły wracamy. Natomiast niestety nie wiemy. Za chwilę będzie zakończenie roku, nie wiemy, do jakiej szkoły wrócimy. I spotykamy się dzisiaj tutaj z Państwem i za chwilę z tymi osobami, które wezmą udział w przedstawieniu naszych wniosków jako strony społecznej. Spotykamy się, my jako strona społeczna, tak naprawdę po raz drugi. Dlatego, że w tej chwili podsumowujemy debaty, o których pan prezes tutaj już dosyć dużo mówił, które w naszym odczuciu są procesem całkowicie nietransparentnym, dlatego że nie wiemy, jakie są wnioski z tych debat. Staraliśmy się w trybie dostępu do informacji publicznej uzyskać raporty z tych spotkań, dowiedzieć się, jakie są z nich wnioski. Niestety nie udało się, nie dostałyśmy tych raportów, nie wiemy, jakie są wnioski z debat, także prawdę powiedziawszy, za tydzień w Toruniu możemy usłyszeć wszystko i o każdej z tych rzeczy możemy również usłyszeć komentarz, że jest to wniosek z ogólnopolskich debat. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale jesteśmy raczej przekonani, że wszystkie te rzeczy, które będą przedstawione, tak jak pan prezes już wspominał, one prawdopodobnie już są ustalone. Natomiast cały ten proces, który miał być organizowany po raz pierwszy, miał być niesamowity, miał być włączający wszystkie strony zainteresowane szkołą i edukacją, że został on zorganizowany tylko i wyłącznie po to, żeby nadać tym zmianom już postanowionym i już zadecydowanym, żeby nadać im jakiś społeczny sens. Jako strona społeczna nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego procesu skontrolować, ani też w transparentnych zasadach w nim uczestniczyć. I tak jak Państwu przed chwilką mówiłam, nie jest to niestety pierwsza tego typu sytuacja, bo ustawa, która tu już została wspomniana, zmieniająca obowiązek dla dzieci 6-letnich szkolny i 5-letnich przedszkolny, była procedowana jako ustawa w trybie poselskim, więc nie mieliśmy jako strona społeczna wtedy żadnej możliwości wypowiedzenia się o jakości i konsekwencjach tych zmian. I po pół roku widzimy, że dzieje się dokładnie to samo, czyli zaproszono nas do jakiejś debaty, prawdopodobnie po doświadczeniu tego projektu poselskiego i tego braku konsultacji jakichkolwiek zmian w tych kwestiach, zaproszono nas do tej debaty. My jako strona społeczna byliśmy bardzo zadowoleni z tego, że no świetnie, ogólne konsultacje, dyskusja o tym, jak to ma wyglądać, cele, założenia, ale zaproszono do współpracy 1840 ekspertów, a spotkania utajniono. Także nie jest to żadna debata, nie jest to żadna dyskusja, nie są to żadne konsultacje. Swoją drogą bardzo nas to cieszy, że w ubiegłym tygodniu w Radiu Tok FM pani minister
pierwszy raz przyznała, że nie są to konsultacje publiczne, bo przez cały czas trwania tego procesu od lutego słyszeliśmy, że są to właśnie szerokie konsultacje publiczne. To nie jest ten proces i cieszy nas, że pani minister tak. Cieszymy się, że pani minister wreszcie to powiedziała, bo no, trzeba prawdę oddać i powiedzieć, że nie są to żadne konsultacje, tylko są to wewnętrzne spotkania, których ani przebiegu, ani wniosków nie znamy i prawdopodobnie nie poznamy ich szybko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji na pewno, wierny naszemu przesłaniu, przepraszam, spodziewa się takiego efektu, że będzie podnoszona ta nasza świadomość społeczna, że możemy o tym rozmawiać, że mamy prawo o tym rozmawiać i że jeżeli nauczymy się my rozmawiać z formułowaniem wniosków i rekomendacji, to mamy prawo, a nawet obowiązek potem te wnioski i rekomendacje kierować publicznie i przejrzyście do odpowiednich organów zarówno rządzących, jak i stanowiących prawo w tym kraju. Więc dla nas jest to nie tylko podsumowanie, ale również taka właśnie poligon naszej polityki obywatelskiej, która dotyczy edukacji. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało niegrzecznie czy mało fortunnie, ale powiem szczerze, że spodziewam się wszystkiego, bo pani minister wielokrotnie dawała temu wyraz, że jest w stanie przytaknąć każdemu rozmówcy. Więc jeżeli tutaj pojawią się kontrowersyjne pytania, to wcale nie zdziwi mnie to, jak pani minister powie, tak, ja jestem gotowa stanąć na czele protestu przeciwko temu, co sama robiłam. Ale z drugiej strony, szanowni państwo, ta dyskusja, która się tu będzie odbywać, także w obecności ministra edukacji narodowej, ma także być dla nas nauczycieli, członków związku, pewnym wymiarem dydaktycznym, że jeżeli coś ma być zrobione, to ma być zrobione według określonych zasad, o których to zasadach obydwie panie tutaj mówiły, dlatego że z tym, jako wartością dydaktyczną, mamy iść do szkoły. Mamy także stosować pewne utrwalone, wynikające z pewnych zasad, schematy, choćby konsultowanie czegokolwiek, także w tej debacie, która toczy się na choćby najmniejszym podwórku szkolnym. Natomiast tu mówimy o tym, że debata edukacyjna dotyczy społeczeństwa wielkości Słowacji. Dotyczy 5 milionów uczniów, 2 milionów rodziców, a więc więcej nawet już mają Słowacja i nie może być dokonywana na zasadzie tajnego dyskursu i nie może być to środowisko zaskakiwane. Tym bardziej, że naprawdę nie wiemy, z jakimi informacjami, z jakim przekazem i z jakim protokołem z każdego z tego spotkania wychodzili uczestnicy, bo wcale się nie zdziwię, jeżeli wielu z nich odnajdzie w tym swoje wypowiedzi, które Ministerstwo Edukacji Narodowej może wykorzystać dla swoich i tylko swoich celów, niekoniecznie mając akceptację ich autorów. Ja chciałam dopytać tylko jeszcze, czy to, że pani minister będzie obecna na tym spotkaniu, to nie jest dla państwa sygnał do tego, że, no, że jest wola rozmowy? Czy państwo dajecie wiarę? Bo tutaj słyszę niedowierzanie trochę z pana ust. Może do państwa wszystkich te pytania. Bardzo się cieszymy, że pani minister będzie obecna na spotkaniu. Szkoda, że tak późno. Dlatego, że kiedy minister ogłaszała 3 lutego na konferencji prasowej powołanie zarówno początku prac tego zespołu, jak również ogłaszała rozpoczęcie debaty, liczyliśmy na to, że jako strona społeczna zostaniemy do tego w jakikolwiek sposób formalnie zaproszeni. Tymczasem w pracach tego zespołu mogły brać udział osoby indywidualne. Nie byli do żadnego z tych zespołów, nie zostały zaproszone organizacje zajmujące się edukacją. Także bardzo się cieszymy, że pani minister przyjdzie, tylko chciałabym się móc dowiedzieć, czemu tak późno, dlatego że organizacje, które zajmują się edukacją, nie robią tego od wczoraj, ani od przedwczoraj. Niektóre robią to lat kilka, niektóre lat kilkadziesiąt i to jest ogromny potencjał. To jest ogromna ilość informacji i doświadczenia, które reformując cały system, a o tym pani minister od początku mówi, należałoby wykorzystać. Szkoda, że nie stało się to wcześniej, więc cieszymy się. Szanowni
Szanowni Państwo, dla mnie to, że Pani minister tu będzie, jest oczywiście także pewnym wzbogaceniem tejże dyskusji, ale ważniejszym i najważniejszym jest to, z czym Pani minister stąd wyjdzie. Chodzi o to, żeby to była ta wiedza, która będzie miała także wymiar nie tylko poznawczy, ale także edukacyjno-wychowawczy. Podzielam zdanie jednej z pań, że częstotliwość zmian ministrów edukacji uniemożliwia swoiste zaprojektowanie, zaplanowanie, wydyskutowanie, zrealizowanie i ocenienie, dlatego że żaden z ministrów nie miał na to czasu. Natomiast nie ulega wątpliwości i to przeświadczenie jest bardziej w procentach obecne w mojej głowie, że pani minister stąd wyjdzie z przesłaniem. Odbyłam kolejne spotkanie, podczas którego to spotkania zaprezentowałam nie tylko moje pomysły, ale wysłuchałam głosu środowiska. Pytanie tylko, ile z tego głosu zostanie w głowie pani minister. Dziękuję. Ale ja jednak mam nadzieję, bo uważam, że nadzieja umiera ostatnia. Mam nadzieję, że pani minister wyjdzie wzbogacona o właśnie pewne głosy, które usłyszę od nas. Być może te głosy będą dla niej na tyle cenne, że coś zmienią. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję. Za chwilę podsumujemy razem debatę o oświacie. Zapraszam o godzinie 13:00. Spotykamy się ponownie w tej sali. Dziękuję. Dziękuję bardzo.